Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Master of Orion. Jak widzicie, pewnie rozpoznacie, kolejna sesja nagraniowa. Ja jestem Jules Randolph i będę waszym gospodarzem. No to bez zbędnych ceregieli wczytujemy grę. O rany. Dobra. Jesteśmy w trakcie wojny z klakonami, ale dobrze pamiętam. Czy tak? Nie. Źle pamiętam. Jesteśmy w trakcie wojny z jaszczurami. Tak. Ostatnio żeśmy się na jaszczurów wyparli. Wypieli. Spróbujmy może zawiązać z nim, z mrówkami. O! Na dobry początek traktat o nieagresji z mrówkami. Jak mawiał Machiavelli, nie niszcz swojego wroga, lepiej zrób z niego swojego sojusznika. Machiavelli mówił? Czy ktoś inny? Nieważne. Wiecie co? Tak się zastanawiam, żeby nie zrobić. Jest kolonia. Koloniało, właśnie, koloniało. Czy by nie przeatakować Oriona? Zobaczmy, czy Orion jest do zdobycia w naszym zasięgu. Tutaj znowu bombery. Bombery. Dreadnought. 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 Dobra. Co to jest? Aha, oni tutaj lecą do Jingi, żeby nam się odgryźć. A to sobie mogą lecieć. Dobra. Sprawdźmy, czy za atak uda nam się Oriona, strażnika Oriona zniszczyć, tylko najpierw niech doleci tutaj ten kolonizacyjny statek. Dokładnie. Ok, moi drodzy, za 6 tur przekonamy się, czy uda nam się pokonać Oriona. Jeżeli tak, to będziemy mieli pakiet fajnych technologii. I zazwyczaj. Ok, już jestem. No to za. No to następna tura. Piraci, to wiadomo. No cóż. Tak sobie myślę, że można by. Dobrze, nie, to nie. Nie chcesz sojuszu. Jeszcze, ale zachcesz. Dobra, następna tura, moi drodzy. Jinga! Co to był za statek?
Klakonami. Znaczy wojny mają z klakonami. Sakralnie. Dobra. Następna tura. No niedługo nasze siły uderzeniowe. Kto w ogóle produkuje jeszcze niszczyciele? Polus. To dreadnoughty masz, panie, tworzyć. Dobra. I moi drodzy, chwila prawdy. Ała! Zwróćcie uwagę, ile ten strażnik posiada tych punktów obrażeń. Prawie. Powiem tak, prawie. Prawie. Prawie nam się udało. Alkari, z czym przylecieli? Dobrze, niech sobie tutaj kolonie założą. Pozwalam, tak ma być zresztą. Można by jeszcze Uxmai pojechać. Sakrański. Dobra, to lecimy. Trzy tury. I tyle w temacie. I no, oni mają 70, ja im wyślę 67. Statuin też. Wojsko. Ale jaki wynik będzie tej bitwy, dowiecie się w następnym odcinku. Na razie.